Halo, dzień dobry. Aż się zakrztusiłem Dobry, ilością odcinków, które już wyszły. Cześć. 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 Chciałem mówić, włącz timer, zniknij taśmę, ale poradziłeś sobie. Tak. Witam bardzo serdecznie, podcast Szybcy i Wygadani. 20 odcinek, z tej okazji nie przygotowaliśmy nic. Ale mam na przykład tu z tyłu, mogę pokazać. Wcale to nie są prezenty na święta dla rodziny. Merci za to, że jesteś. To dla was, moi drodzy, dziękujemy. Za nie to, wiem, że czy widzę na jesteście. Kamerze. Za to, że jesteście. Dziękujemy bardzo. To na pewno dla was, nie dla rodziny. Całej waszej twórcy dziękujemy. Gdyby nikt nas nie oglądał, to pewnie bylibyśmy dokładnie w tym samym miejscu, robiąc dokładnie to samo. Ale jak nas oglądacie, to jest nam trochę łatwiej. Robimy wyświetleniami. Ale jak oglądacie, to faktycznie bardziej się chce, jak ktoś tu jest. Więc witamy wszystkich, którzy wpadli na 20 odcinek. Witamy wszystkich z czatu. Ci, którzy będą to oglądali na YouTubie, w tym tempie wrzucania filmów z Twitcha na YouTube za jakieś pół roku. 20 podcastów. Za jakieś 20 widzimy, podcastów. No, to więc teraz specjalnie dla was będziemy rozmawiać o ranach, które będą miały, o maratonach, które będą miały miejsce po tym, jak się rok szkolny skończy. Aha. Tak, to pogadajmy sobie o maratonach, które będą za pół roku, żeby ludzie z YouTube'a byli na bieżąco. Ej, w sumie to tak, no. Jak tam gotowi na SGDQ 2020, chłopaki? No to ja nie wiem, jak ten czas zleciał, że już będziemy omawiać schedule GSPS 2020. No niesamowite. A jeszcze nie było nic po drodze. Niesamowite. I pierwszą grą tutaj otwieramy Cyberpunkiem 2077. Tak, jako zgłoszenie. Kiedy wychodzi? Ranować będzie psychotropy, nauczył się w końcu gry, bo w końcu kompa poskładał, to może ranować. Kiedy wychodzi Cyberpunk? Marzec? W 2077, okay. Obviously. Ale przyjęty jako gra w ostatniej chwili, jako nowe wydanie. Jako gra, która w momencie zgłoszeń jeszcze nie trzeba wydało. Pamiętać, żeby pod żadnym, jak kupię premierówkę Cyberpunka, pod żadnym pozorem nie update'ować, bo jeszcze się okaże, że mi spożyłem jakiegoś ważnego glitcha. No. Ja będę konsekwentnie grał na 1-0, aż ktoś w końcu coś fajnego znajdzie. Ktoś dojdzie do wniosku, że nowsza wersja szybsza. A ciekawy jestem, ile będzie trwał ram Cyberpunka. W sensie... No ciekaw jestem, jak będzie wyglądała fabuła i jakie tam będą questy, bo w Wiedźminie tak jest, że masz questy i one są tak, no... Powiem tak, przed ranowaniem Wiedźmina nie wiedziałem, jak dużo tej gry możesz pominąć. No właśnie, ciekawe, w sensie, że tak samo będzie wchodzisz sobie na Skellige, na ostatni etap, nie? Zrobisz 3 questy i mówię koniec. I teraz. Ale to jednak jest Fallout, więc można skończyć grę w 10 minut. Poczekajcie, Discord nam umiera. To chyba internet cały nam umiera. Nie, internet nam nie umiera, bo mamy super stabilne 5000 bitrate'u i nic się nie dzieje. Zmiana, chwilę, czy możemy zmienić stan? A to mi się po prostu... Nie, region tylko. Ale już wydaje się działać. Okej, okay. Discord, pozdrawiamy. Jakby no, nie, wiecie, Discord się na pewno się psuje. Zaczęliście się obaj lagować, a bitrate trzyma jak trzyma, no to jakby się wywalił internet, to by... Znaczy, bo mi się akurat stream zaczął w tej samej sekundzie, jak zaczęło lagować, więc myślałem, że to internet, bo mam router obok siebie, więc... No. Nie. Długo nie musiałem czekać na restart. Chyba nie. Dobra. To jesteśmy 2 minuty do tyłu na intrze. Ale to przeżyjemy, szczególnie, że dzisiaj wygląda na to, że będzie bardzo nierówno, w tym sensie, że raczej przelecimy cały początek szybko, a potem końcówka może być cholernie długa. Czas oczekiwania na czerwone do 20, do 13 minut. Tak. Do intro. Tak. Dlatego lepiej, że przeciągamy początek. Okay. Ale myślę, że już powiedzieliśmy wszystko, co powinniśmy. Tak zboczyliśmy trochę z tematu. To ostatnio u was, chłopaki? U mnie. U mnie ja muszę odpalić notatki, także Mary zacznij. U mnie co ostatnio o speedrach? W tym tygodniu był Remcon. Zrobiłem tam GTA 3 i GTA i Max Payne 2, o czym powiem potem. Kaziu, to na pewno tak szybko notatek nie odpalasz. No odpaliłem, bo widać na mojej kamerce, że nagle się biały ten.
No to jest. Białe światło z monitora na mnie wybiło, bo odpaliłem w ogóle doksy. No co się działo u mnie ostatnio w speedrunningu? W sumie to prawie nic. Zrobiłem chyba jednego streama. Jeszcze potwierdzę to z bazą danych zwaną Twitch TV. Czy zrobiłem chyba tylko jednego streama, gdzie ranowałem sobie chipendela tak o po prostu. Ale to mówię, ja tutaj... O, video producer, to też mogę otworzyć. Tak, 9 grudnia, to trochę dawno. 9 grudnia robiłem ostatni raz coś i to było właśnie ranowanie sobie tak chipendela tak o dwójeczki. A poza tym oglądałem, w sumie przypomniało mi się coś, o czym możemy powiedzieć co ostatnio w maratonach, także to może no przedłużę tamten segment, dlatego teraz o tym nie powiem, ale jest związana trochę z chipendailem jak najbardziej. Więc poker przekazuję ci pałeczkę, bo powiedziałem wszystko, co się u mnie działo, czyli w sumie studia. Ja wróciłem do Street Boysów, bo mimo wszystko w tę grę można grać ile się chce, bo levele trwają po minucie. I jakby moim poziomem, który jest bardzo fajny, którym są zmiany kamery, o którym już Hanet mówiłem, że Gurren Street jest takim poziomem, którym zmienia się kamera. I to jest trochę jakbyście połączyli, każdy te gry, w których jak się zmienia kamera, a jak trzymasz analog wychylony, no to dalej biegniesz w tę samą stronę. I te gry, w których jak trzymasz analog wychylony w jedną stronę i zmieni się kamera, to nagle bohater biegnie w innym kierunku, bo kamera się zmieniła, a to jest zależne od kamery, od niego, od kierunku, w jakim się porusza. Czy trzecia opcja to jest, że jest zależne od kamery i jakby są takie trzy, powiedzmy, że dwie opcje, że albo ruch jest zależny od kamery, albo od bohatera. I jeszcze jest opcja, że albo ten ruch zostaje utrzymany, albo od razu po zmianie kamery się zmienia. No to Street Boys to jest połączenie wszystkich czterech. I to tak w losowych momentach, więc opanowanie tego nie jest proste. Ale w końcu mi się udało. I dalej nie wiedziałem, jak zrobić strat na walkę na końcu poziomu, ale w końcu też się tego nauczyłem. Więc jakby dzięki temu udało mi się zdobyć to 1.23. A to jest sekunda za world recordem, bo już nie miałem parcia, żeby iść po world recordy w tej grze, bo już są całkiem wygrindowane. Ale chciałem być tak sekundę za world recordem na przynajmniej większości poziomów, bo ta gra jest po prostu całkiem fajna, już na granowanie. I jak w każdych IL-ach po prostu można to robić z dowolną ilością czasu, nawet jak ma się jakieś tam pół godziny. A jest satysfakcja, jak się to w końcu to zrobi. Więc jakby to jest całkiem spora rzecz, bo trochę już po to szedłem. Teraz chciałbym iść po Gurren Street Alternate Route, bo poziomy w tej grze są jakby osobnym speedrunem, jeśli są inne, jeśli robi się innych bossów na tym samym poziomie. Niektóre poziomy mają po dwóch bossów. No i jakby jeśli już umiem przebiec ten poziom, to w Alternate Route i tak się biegnie przez połowę poziomu w ten sam sposób, więc dobrze by było już z rozpędu jakby zdobyć jeszcze tamto. A dalej zobaczymy. No i to tyle co u mnie. No także to mocny time save, widzę. Wreszcie Mary się nie rozgadał na podcaście. Bo nie miałem, bo ostatnio miałem speedrunie to akurat. Chociaż znaczy, nie wiem czemu ostatnio właśnie cała nasza trójka tak speedrunem to tak oglądać, ale żeby robić to tak średnio. Ja się otarłem o Blue Shifta, ale generalnie otarłem się o Blue Shifta, bo ogarnąłem sobie, to pewnie już dlatego nie to mówiłem, bo ogarnąłem, że jest coś takiego jak stara wersja Gold Swords Package, czyli tak jakby ostatnia wersja silnika Gold Swords, która działała, bo ostatnia nie działa z najnowszym banem mod XT i nikomu się nie chce naprawić, zupdate'ować banem mod XT, żeby działało, więc gramy na nowszej, ale ja będę, myślę, w najbliższym czasie więcej speedrunować, jeżeli chcecie wiedzieć czemu, to mnie oglądacie. Taki shameless plug. No, trochę sytuacja do mnie wymaga, ale... Okej. Okay. Czyli czy to już wszystko, z czego możemy się pochwalić? Jakby ja wiem, że muszę z takich... Jeśli dokładam jeszcze do tego plany, no to wiadomo, że będę musiał wrócić do Gothica, ale dlaczego to powiemy później? Ja będę musiał wrócić do rzeczy, którą zrobiłem raz w życiu na streamie i tak to zawsze na maratonach tylko chyba. Ej, no nie, no przecież na początku to żyło jako... Jest jako rzecz na nasze streamy. No ale nie streamowałem tego nigdy, w sensie, absolutnie. Ale robiliśmy to jako grupowa rzecz. Samemu zrobiłem to raz w życiu na streamie swoim. No.
Ale tak enigmatycznie o tym mówimy, ale za chwilę wrócimy do dlaczego, po co i ten, tak za jakąś godzinę, niecałą może. Niecałą. Ale ja się tak przełączyłem w tym tygodniu w tryb bardziej oglądacza niż gracza, bo mówię, studia percent mnie trochę uderzyły. Dobra, czyli przechodzimy dalej. To przynajmniej nie złoto. Przynajmniej nie złoto, nie powiedział kurde żaden speedrunner kiedykolwiek. Szybcy i powiadali, no kurde, jest złoto. Przynajmniej nie złoto, nie? Fajnie. Hej, Shadow. Dobra, co ostatnio w maratonach? Co, o czym chcemy powiedzieć? Mary chyba zaczyna nawet. Mary zaczyna, bo mówił o Remconie. Bo mówiłem o Remconie. Generalnie Remcon to jest taki konwent. To jest taki konwent anime, a konwent anime fantastyki tych spraw, no wiecie, standardowy konwent. Dział się w tym weekendzie w Gdyni. To on się wyróżnia tym, że jest tak jakby pierwszym większym północnym konwentem. I nasz dobry redakcyjny kolega Kazo organizował tam speedruny, bo on bardzo często lubi organizować speedruny w konwentach. I na Remconie był blok speedrunów, który trwał przez większość soboty. Będę mówił zdawkowo, bo większość czasu spędzałem na Bitmani, która była organizowana w znajdującym się na posąsiedzku kąciku rytmikowym. Więc ja spojrzę na schedule, którego niestety wam nie jestem w stanie pokazać na taśmie profesjonalnej. I lecimy od góry do dołu. Oczywiście w sobotę otwierałem GTA 3. To był run, przed którym spałem 4 godziny. To był N%, zajął mi godzinę 40. Początek był ok, ale od Sayonara wszystko się zaczęło sypać. Dlaczego się wszystko zaczęło sypać? Zwaliłem Mega Jumpa do stamtąd na Under Surveillance. Ha! Ani razu nie udało mi się wystartować Dodo, poza jak change'em, ale zabiłem się na Espresso to go, zabiłem się na Exchange'u, zabiłem... Co zrobiłeś na E2G, że się zabiłeś? Strzeliłeś sobie rakietką pod nogi. Czekaj, nie, na E2G się nie zabiłem, tylko jakoś niefortunnie wylądowałem i musiałem grzać od kryjówki do... A nie, ja nawet... Czekaj, co ja zrobiłem na E2G? Coś zrobiłem, straciłem Dodo, ale nie pamiętam szczegółów. Dalej. Zabiłem się na stan... Ej, to bo złoto, najlepsze. Bo złoto będzie, wcale nie musi być taki szybki. Słuchajcie, zabiłem się na... zrobiłem dumpshota na samie i wylądowałem w taki sposób, że ślizgałem się na dachu, Dodo się paliło, a nie chciało się zatrzymać, więc no. I to już było na budowie. Jak można się zabić? Jak można się zabić na E2G? No to tak grosza sposobem strzelasz jakby i zapominasz, że przed tobą na przykład stoi samochód, który jest niski, ale ma hitbox trochę wyżej. I... Ale generalnie... Zapominasz, że przed tobą stoi budynek. Ale jest jeden pozytyw. Jest jeden pozytyw tego, że robiłem dumpshota na tego. Jeden pozytyw tego, jak zrobiłem sama. Odkryłem, że jeżeli bardzo jesteś zdesperowany, to na dumpshota można zdążyć samochodem. A nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Myślałem, że tylko to nie jest aż taki jakby... Dodo to nie jest wymóg. Jakbyś chciał robić run bez Dodo, to spokojnie możesz lecieć po dumpshota, tylko że nie... No nie mostem, bo może cię cykl... No nie jechał, to znaczy pojechałem właśnie mostem, tylko zamiast krążyć, to po prostu wiesz, jak się zjedzie z mostu w Shoreside i jest ta rampa po prawej, która cię tam wyrzuca do tego, do wyjazdu z tunelu? No. No to tą rampą skoczyłem, jakimś cudem wylądowałem na kołach. Nie, po prostu jeśli chcesz jechać samochodem na samie do oddania strzału, to jedziesz tunelem. No dobra, będę wiedział na przyszłość. Na Exchange'u się zamknie przynajmniej. Na Exchange'u się zabiłem, bo chyba Dodo mi się zajarało? Nie, coś... A, tak, Dodo mi się zajarało, jak lądowałem. Ale za drugim razem końcówka Exchange'a była interesująca, bo pierwszy raz zrobiłem mega jumpa na Crash Cama. Kompletnie na ślepo i mi wyszedł, aż mi klaskali. Okej, okay. Ja kiedyś próbowałem, to się zabiłem dwa razy. Ale masz na myśli, że jak już uwaliłeś, to robiłeś z ambulansu, czy...? Jak? W sensie, gdzie przewaliłem? Skąd robiłeś mega jumpa na Crash Cama?
Nie jestem w stanie ci dokładnie powiedzieć, ale jak próbowałem znaleźć takie miejsce, co jest po prostu płaskie i jest widok na ten budynek, na którym łatwo, jest helka. Łatwo się wpieprzyć z tym, że jak skaczesz z jednego miejsca, to przed tobą jest dosłownie milimetr wyżej i giniesz. No właśnie, szukałem takiego miejsca, gdzie nie ma milimetra. Mhm. Dobra, idąc dalej. Akryt robił pick craftera, to jest Minecraftowy cookie clicker, to jest 40, 5, to było jakieś 50 minut na pierdzielanie w klawiaturę przy Akryta, dlatego że on jest ta światowej klasy Tajkowca, to ma po prostu doświadczenie. Kazo potem robił Hazardous Course 2. Run był nawet ok, poza tym, że stało się coś, co się jeszcze nie stało nigdy. W każdym razie ani mi, ani jemu. Bo jest po prostu segment, w którym jedzie się po prostu z wózkiem przez stację czyszczącą. Jest moment, gdzie po prostu wózek jest myty i się po prostu obraca o 360 stopni wokół tej osi, jak teraz pokazuję. I chodzi o to, że jak... Ja to tylko słyszałem z opowieści, bo nie było mnie tam fizycznie. To było tak, że jak zrobił 360 stopni ten wózek, to zrobił jeszcze 45 i sobie pojechał dalej. Mhm. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Za Sekiro Arbuza i Castlevania Fexa nie mogę nic mówić, bo wtedy miałem swoje prelki. Super Pitboy Akryta, wtedy też specjalnie powiem. Mortar 4 Jaketa. Jakimś cudem skrócił rano 5 minut względu swojego PB. I oczywiście nikt tego nie nagrywał. Myślałem, że i oczywiście nikt nie wie czemu. Super Amazing Wagon Adventure to było po prostu 1%. To poszło tak dobrze, że ja poszedłem po jakiejś żarcie, wróciłem i już było po ranie. Super Metroid Fexa. To był Super Metroid, to był w miarę dobry run. Nie było tam specjalnie jakichś wybryków, z tego co pamiętam. Necrodancer, Cadence Co-op, Honor Buzei, Akryta. To był run, do którego się zdawkowo oglądałem, ale bardzo często było momentów, w których po prostu takie... To jest po prostu na teraz Krypdorastera w koopie, że było często momenty, gdzie oni po prostu wskakiwali na siebie. Bo po prostu Krypdorastera to taki też trochę rytmiki, ciężko czasami było się zgadać, ale wyjątkowo się specjalnie dużo nie kłócili, z tego co pamiętam. Potem był Maxik 2, który poszedł nawet ok, 50 minut, tak pamiętam. Cookie Clicker Akryta, True Never Click. I to tak jak brzmi, po prostu się nigdy nie klika. Po prostu się siedzi i czeka, aż ci się zaczną. Zajęło mu za jakąś godzinę. Rekord to jest jakieś pół godziny. I początek rana to jest po prostu rynek, gdzie siedzisz i czekasz, aż ci zaczną wskakiwać randomowe ciasteczka, żebyś mógł sobie kursory kupować. Po prostu siedzisz i pierwsze 15 minut po prostu zapraszam randomów, żeby mu komentowali. I Dungeon of Lulu Farea, RPRSET od Kazo. Chciałbym pamiętać, co to jest, o co chodziło w tej grze, ale to jest pornogierka od Kazo, która była grała o północy. Pamiętam tyle, że trwała 3 godziny, a nie powinna. O. Ale to był jakiś RPG, z tego co pamiętam, taki bardziej rozbudowany, ale naprawdę nie pamiętam szczegółów. A nawet jakbym pamiętał, to pewnie chciałbym zapomnieć. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o Remcon, to tyle. Generalnie się ciepło przyjęły speedruny. No ciepło się przyjęły speedruny bardzo często. Bardzo dużo ludzi po prostu przychodziło sobie pooglądać. Tak, jeżeli chodzi o konwentowe speedrunowanie, to jest po prostu zawsze rzecz, która się jakoś sprawdza, ale też duże znaczenie ma pewnie fakt, że wyjątkowo zarówno speedrun, jak i sekcja rytmików była szybka prezentacja. Jak wchodzi się do piwnicy, do miejsca, w którym był Remcon, jak pójdziesz sobie w lewo i wejdziesz sobie po schodach, bo można iść w lewo po schodach albo w prawo po schodach, jak pójdziesz w lewo po schodach, to pierwszą rzeczą, po którą zobaczysz, jak spojrzysz w lewo, to są rytmiki i speedruny. Mhm. A w ogóle też była dobra akcja z tego. Nie wiem, jak to się stało. W Osurumie, czyli w sali plastycznej. Nie wiem, jak to się stało. Było jedno działające gniazdko. Na 4.
A w ogóle z tego, a w ogóle listwa, zaraz po... Listwa i mamy jak jest po 2019. Stary, tego stary, nie wyobraź sobie, publicznie. Wyobraź sobie, że najlepiej, że tak właśnie działały rytmiki na tego. Zarówno rytmiki, jak i speedruny, bo na tego, na Remconie, bo nie było żadnego gniazdka na korytarzu, więc trzeba było więc po prostu chyba Kazo przyniósł jakąś emitną przedłużkę, pociągnął z jakiejś sali, która była kawałek dalej i zasilaliśmy z tego Bitmanie, Sad Voltexa, drugą Bitmanie, Gita Dore, Idolki i jeszcze cały setup do speedrunów. I nic nie pieprzło, co było dziwne. Ale była jedna sytuacja, że straciliśmy prąd, bo ktoś w tym pokoju chciał sobie odłączyć tą przedłużkę, bo sobie chciał zrobić w czajniku herbatę. No i tyle, jeżeli chodzi o Remcon. Dobra. A teraz wchodzę ja, okej. Okay. O tym, co mi się przypomniało, dlaczego stranowałem sobie Chippendale'a dwójkę, bo zostałem troszeczkę tak zainspirowany, bo ostatnio, a mówiąc ostatnio, mam na myśli data, 7-8 grudnia, to się mieści nawet w tych trasach, był Chippendale No RNG Any% Tournament. Dlaczego No RNG? Ponieważ oczywiście mówię o Chippendale 1. Chippendale 1 ma tę fajną właściwość, że na początku gry, tak jak w starych grach, jest demo się puszcza w tle, jak jest iduje przez chwilę, nie? I jak puścisz to demo przez określoną ilość czasu minimum, to RNG w grze będzie zawsze takie samo. Po prostu. Jak puścisz demo przez tam, nie wiem, 10 sekund, oni mają tam jakiś reference. Coś jak mafia i czoło tego, czoło w cutscence. To oni też mają jakiś tam reference, że do tego momentu mogą oglądać demo i dopiero wtedy zaczynają grę i włączają timer i wtedy mają ustawione RNG od początku do końca i dzięki temu można robić szybsze czasy. No i właśnie Junkyard Dave, jeden z runnerów Chippendale'a 1, postanowił zorganizować wielki turniej community, bo w przeciwieństwie do dwójki, gdzie runnerów w ogóle jest tam z 20 parę, tutaj uczestników było 20 parę, bo tak dużo ludzi runuje Chippendale'a 1. Mieliśmy nawet polskie akcenty, Hirexer, który odpadł po pierwszym meczu, 2-0, i Steel Thunder, która dotarła aż do finału i została pokonana przez Junkyard Dave'a, który to wszystko zorganizował i jeszcze wygrał przy okazji. Co ciekawe, nie jest rekordzistą świata, bo rekord świata ma Andy, który przegrał z nim w półfinale. Ale o ile początkowe rundy trwały, wiadomo, trochę dłużej, bo tam wszyscy runnerzy, którzy się zgłosili, nie każdy miał aż super, mega dobry czas na leaderboardzie i tak lepszy ode mnie, bo ja nie miałem żadnego, ale i tak nie mieli takich topowych top 10 czasów czy coś takiego. O tyle później to chodziło do sytuacji, gdzie ludzie po prostu normalnie w meczach robili sub 10. Gdzie w tej grze sub 10 ma tylko pierwsze 10 osób i nic więcej. A ostatnia osoba ma 9,59, 900 ileś milisekund. I to nie jest łatwe zadanie. Rekord świata to jest 9,48 chyba, czy 49 w wykonaniu Andy'ego, bo on jest botem, a nie człowiekiem. Ale o tym wiemy wszyscy fani NES-a. No i był taki turniej. Może kiedyś jak się nauczyć Chippendale'a 1, to będę brał w nim udział, bo podobno mam się powtarzać. Oglądałem go od początku do końca tak sporą część meczów i podobało mi się to, także taka ciekawostka, jeśli chodzi o community NES-owe, którymi się interesuje. Na emu też można było grać? Tak. Można było i na emu, i na konsoli, to nie robiło różnicy. Bo i tak jest no RNG, więc nie ma znaczenia, jakie masz ten hardware. No i to tyle, jeśli chodzi o turnament, można kontynuować dalej. No daj, mamy dalej maraton, który dalej trwa, więc możemy trochę zajrzeć tam, jak trąd mieli i co niedługo będzie. Mowa oczywiście o... Zaraz, czy my nie mówiliśmy o Shotsfire? Tak po prostu jakby jako nadchodzącym maratonie? Sprawdzę z ciekawości. Bo... Ty, nie gadaj, że nie mówiliśmy o Shotsfire. Jest jeden poważny powód, dla którego... Nie mówiliśmy o Shotsfire. Mówiliśmy o Shotsfire, ale wiem dlaczego. Dlatego, że Rytin otwiera Shotsfire. Otwierała Shotsfire. A my o tym nie powiedzieliśmy, że powiedzieliśmy o czymś takim.
Więc jakby... No nie mówiliśmy o Shots Fired. Więc jeżeli byliście na tyle szczęściarzami, żeby wiedzieć o Shots Fired już w piątek, to wiecie, że Rytil otwiera Mortyrem 4. Sorry, Kaśka. W każdym razie otwierała Mortyrem 4. Z rzeczy, które tu jeszcze widzę, takich... Saints Row 2 we wtorek. A to we wtorek, a to jeszcze... Ej, nie powiedzieliśmy o Shots Fired, kiedy wiedzieliśmy, że tam będzie Saints Row 2 na podcastie na 100%? Jesteśmy głupi. Daliśmy dupy po prostu. No. Tak, to jest jedna z rzeczy, z bardzo brat moment. Dupy. Czyli możemy to mówić teraz, co było i zobaczymy, co było fajnego. Rzeczy, które są blisko i są blisko naszemu sercu, Krus też tam radował, Jezus. My po prostu może wyłączmy już. To, że Krus radował, to wiem, bo widziałem na Twitterze. Amityville jeszcze wykonał Rabbita, tak za kilka godzin. Suicide robił Dirt. Dobra, może zacznijmy od tego, co się dzieje i co się jeszcze będzie dziać, a potem zobaczymy, co się działo. Tak, żeby nadrobić jeszcze to, że nie mówiliśmy o tym ostatnim z jakiegoś powodu. Jezus, ja jestem ślepy. Przez chwilę spojrzałem na schedule i myślałem, że po Dead Space'ie będzie Dance Dance Human Revolution. Boże. Dance Dance Human Revolution. Więc czyli safety dance po prostu. Więc Henki robi Deus Ex Human Revolution. Trochę po północy mamy Amityville od Rabbita, czyli też polski akcent. Widzicie coś znajomego? O Jezu. Dragon Ball Z for Kinect. For Kinect, o kurde. To jest ten, gdzie po prostu machasz rękami jak oszalały? Ale robi to jeszcze Strife, co? A nie, to jest streamer, Boże, myślałem, że... Dobra, nieważne. Myślałem, że Strife to robi, Boże. Okej, okay. Nie. Okay. Dragon, jakby... Możliwe, że to jest ten, w którym... Nie wiem, nie miałem Dragon Balla na Kinecta. Nie miałem Kinecta, ale wiem, że była taka gra Dragon Balla, gdzie się po prostu machało rękoma, tak przed siebie, żeby bić. Trzeba było krzyczeć, tak jak w Dragon Ballu. No, brzmi super. I pauzowanie to strat. No, fantastycznie. Metal Gear Solid. O, Saboteur. To było na GTA już nawet. I chyba nawet ta sama kategoria, tylko że... I chyba nawet Madman to robił też, bo Kaba chyba tak, robił to komentował wtedy. Potem jest Uncharted 2 Among Thief. Jest również Max Payne 2. Jest, aha i, o, dobra, źle zrozumiałem, tak w to jak jest teraz, jutro, czyli Saints Row 2 będzie jutro. I GTA S.A. tak pod koniec. Tak, Eny. I obydwa od Hoxie, więc wiecie co robić. Obydwa od osoby, która ma rekordy świata w obu tych grach, nie żeby coś. Tak. Okej, okay, a teraz co zostało z tych, które były jak dotąd? Mortyr 4 otwierał. Red Dead Redemption 4.40 dalej. Ktoś to jeszcze ranuje? Jedynkę, która ktoś ranuje, dwójka wyszła niemożliwe. No nie, no ale jakby jedynka nigdy nie była super popularna. W sensie... Josh to trochę ranował, potem... Obecny rekordzista świata, którego nikogo nie pamiętam, ale to jednocześnie jest imię, o ile dobrze pamiętam. Matthew chyba? Matthew? Czekaj, o czym mówimy? O RDR-ze? Tak. Maszun. Co? Maszun bodajże ma rekord w RDR-ze. No gdyby tylko dało się sprawdzić. Właśnie. No właśnie to robię. Maszun, faktycznie. Tak, Maszun. Okay, to no takie imię na M, Maszun, wiadomo. Coś mi się musiało pomylić, dobra, nieważne. To znaczy to jest Szkot, to może być imię. Może być imię. Grand Theft Auto Vice City, All Missions od Casey Fru. Miami Vice zeszło już do 13 Casey minut. Zeszło do 9 minut. No tak, ale jakby 13 jest... Estimate'u. 13 estimate'u, gdzie na początku ta gra zajmowała jakieś pół godziny. Na Xbox One X 20 minut szybszy, ciekawe dlaczego. Duke Nukem Advance. Okej. Okay. Eve Gold, Resident Evil 2. Parker Accent. Mobile Suit Gundam Journey to Jaburo. Jezus Maria, czemu to jest takie krótkie? Ciekawe kto mógł robić Warframe'a, nie? No i jeszcze dwa rany wcześniej Jurassic Park.
O, faktycznie. Kupiłem. Ciekawe, kto mógł robić Tomb Raider Underworld i Lara, która jęczy co 5 sekund, czy tam co sekundę. Kadaref oczywiście. To jest ten run, który może kojarzyć się na Esie. Ja kojarzę, bo wtedy czytałem dodację, gdzie w połowie rana Lara się podpala i w tej grze jak Lara się podpali, to dopóki nie wejdziesz do wody, to się pali cały czas. Ale jest glitch, który pozwala ci mieć nieskończone medipaki, więc spamujesz medipaki. Tylko za każdym razem, jak używasz medipaka, to Lara tak mówi, że się leczy. No i tak klikasz tego medipaka co sekundę, żeby się uleczyć, bo cały czas płoniesz, bo nie masz czasu się ugasić. I ona cały czas tak jęczy, więc fajny, fajny rad, polecam. Czyli to nie tak. Chyba, że pomyliłem Tomb Raidera, to też tak może być. Czyli to nie tak, Adziu. To nie ta, szkoda. Pamiętacie tę historię, którą opowiadałem przez 2 minuty? Nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. Underworld to 8. Tylko 4 części. Ile? Tylko 4 części gry. Aż tyle Tomb Raiderów jest? Serio? No. Jestem strasznym ignorantem, jeśli chodzi o tę grę. Okej, co jeszcze tu widzicie dla siebie? Co ja GTA 3 w wykonaniu nawet Crazy. Nie dla siebie, ale bardziej, że kojarzycie. GTA 3. GTA 3 w wykonaniu Crazy. Portal Bigelow? A tak, Bigelow robi portala, no tak. Co tak daleko? Ja przegapiłem portala. No, był parę godzin temu. Oczywiście run, który najbardziej kojarzy ci się z nazwą maratonu Shots Fired, Pokémon Snap. Pokémon Snap, oczywiście. Bo strzelasz zdjęcia. Fajne szoty lecą. Fajne szoty lecą. Strzelasz zdjęcia. Dead Rising 2. I w sumie jestem ciekawy, jak. O, to nawet widziałem kawałek. Ale czy Dead Rising 2 rany są ciekawe? Bo sama gra jest taka w sumie nudna w pewnym momencie. Nie, znaczy widziałem fragment i ten fragment to było jak był time trial na jakimś ringu, gdzie on się bił z 4 jeszcze botami, czy tam z 3. I sobie po prostu jeździł na motorku z 2 piłami mechanicznymi po lewej i po prawej i sobie zabijał zombie. Tak w kółku. Ale to widziałem może z 5 minut, więc ciężko powiedzieć, czy to jest cały run. Czy... True Crime New York City. O, to też widziałem. Jeśli lubisz i co ciekawe, PMC dostał tego samego glitcha, którego Casey dostał na Esie. I w dodatku Casey siedział na czacie i mówił, hehe, tylko nie dostaj tego glitcha, co ja na Esie. No i dostał tego samego glitcha, co Casey na Esie. Czyli na początku jest ten moment, kiedy musisz skuć wszystkich ziomków i jak skujesz wszystkich poza jednym, to ten ostatni wsiada do auta i ucieka. No to ten nie zaczął wsiadać do auta i uciekać, tylko stał w miejscu. Ale jeszcze miałem, jakby jeśli lubisz Dead Rising, to ci się Run Red Dead Rising spodoba. Nie, jasne, jeśli lubisz Dead Rising, to wcale nie znaczy, że jesteś niewyżytym psychopatą, jak lubisz tak. Nie ma nic złego w lubieniu Dead Rising, jeśli masz więcej niż 12 lat, prawda? No tak na odstresowanie się to spoko, ale pograsz sobie w godzinkę. Moje zdanie osobiste. Próbowałem kiedyś i średnio mnie jakoś grało. Fajnie jest crafting tam, to jest ciekawie zrobione faktycznie. I fajne w nie wiem, czy to było w jedynce Dead Rising, czy w którym, ale są questy, które są czasowe. Czyli jeżeli masz określony czas na przyjęcie questa, jak tego questa nie przyjmiesz i nie zaczniesz i nie oddasz w określonym czasie, to po prostu go nie zrobisz yellow. Więc zmusza cię to do dobrego routingu albo po prostu wybierania, które questy robisz, a które nie. Cała gra polega na tym. Jak grałem w Dead Rising w życiu jakieś pół godziny, więc jakby nie czuję się na siłach, żeby się wypowiadać. Nie było to ciekawe pół godziny jakoś bardzo. Dobra. Mówię nam. Tak, dokładnie. Dobra, klasyk. Rzucanie rzeczy podczas... Nie zauważyłem po prostu, że jest coś nowego. Tak, bo zapomniałem, że to tutaj też coś widziałem. Really, really Longathon 3. Really, really Longathon 3 skończył się wczoraj. O Jezus, biały... Nie róbcie takich rzeczy, nie dawajcie białych horrorom. Naprawdę. I to jeszcze nie zmieniajcie czcionki tak, żeby była mniej czytelna na horroro. Proszę. My tego nie omawialiśmy w sumie? Nie. Omawialiśmy, że będzie. A teraz już był, więc możemy omówić, czy coś widzieliśmy. A ja bez coś widziałem. Się dobrze, nie. Ominęłem najważniejszy run, który chciałem z tego widzieć, czyli Randomizer Big Johna, 2 games, 2 seeds, 1 controller.
Jeszcze raz? Że grał jednym kontrolerem w dwie Zeldy naraz i w obu miał dwa różne sity. O Jezu. Fantastyczne. Gdzie to jest? Tuesday, December 3. Aha, faktycznie. No jest. Two seats. Ja też two seats. I też się zastanawiałem, o co chodzi z dwoma siedzeniami. Dwa siedzenia, bo Big John zanuje, to musi zająć dwa siedzenia. To tak, no. O to chodzi w kategorii. Wiem, że oglądałem któreś z Shin Megami Tensei, ale biorąc pod uwagę, ile ich jest tutaj. No nie, to nawet sami mówiliśmy, że no, trochę tego tu jest. Wpadłem trochę, jak było Run Króla z All Red Origins Gen 1.5 i widziałem trochę Sonic 14 TM. Czyli wow, wszystkie Soniki. Wszystkie 14 Soników. Może dlatego Sonic 14 TM. I fajne było. Nie wiem, czy wy coś widzieliście z tego maratonu akurat. Ja widziałem 15 highlightów na Discordzie Really, Really Longathon, ponieważ Ksel nas bardzo lubi highlightować po rolach wszystkich, ale nie zdejmuje roli runnerów osobom, które już nie runują. Czyli nie ma czegoś takiego jak runner 2018, runner 2019? Nie, po prostu runner. Raz chociaż runowałeś. Pamiętajcie, jak będziecie randować na Lili Logatonie, dostaniecie pingi przy okazji każdego. Tak, żebyście, wiecie, wink wink, nie potrafię mrugać, ale wink wink chcieli brać udział w tym. W przyszłych Lili Logatonach, to wtedy was będzie obchodziły to, co jest pingowane. Będą was obchodziły te pingi. Boże, nie potrafię się wysłowić dzisiaj, nie wiem czemu. Dobra. Dalej mamy Nothing But Zelda. Tak, mówiliśmy o Dużym Januszu, to jeszcze maraton organizowany przez Dużego Janusza, czyli Nothing But Zelda, który polega na tym, że wszystkie rany są z Zeldy. I on chciał z każdej Zeldy jeden run, nie więcej, nie mniej. I prawie wszystkie Zeldy tam w ogóle ludzie pozgłaszali, więc całkiem nieźle. I zebrał tam ładną sumkę, ponad 2000 z tego, co widziałem, jak oglądałem. Nie wiem, ile ostatecznie ten. To jak na osobę, jednoosobową organizację maratonu z jednym typem gier. $1500. A to jest pierwsza część woda, jest jeszcze druga. A, no to nieważne. No, to jest dwuczęściowy. Jak przewiniesz sobie tak na 3/4 czasu na wodzie, to jest ktoś, kogo już omawialiśmy w trakcie naszych tych, czyli gość robiący Zeldę na ślepo. Breath of the Wild. Mówiliśmy o tym na jednym z pierwszych podcastów, pamiętam, z tego, co kojarzę. Może coś było. Kojarzę po bardzo specyficznej kamerce jego 4x3. I gościu absolutnie na ślepo robił Breath of the Wild i nawet chyba skończył, z tego, co pamiętam. Nieźle. Nie wyobrażam. Zwłaszcza, że to nie jest jedna z tych gier, gdzie bardzo łatwo możesz mieć audio cue. I to jeszcze blind run z estimatem 2.40. Spróbuj przez 3 godziny grać na ślepo i nie wiedzieć, co się dzieje. Jak masz system audio 7.1, to możesz mieć audio cue. Znaczy, no spoko, no są takie gry, gdzie audio cue ci nie dają. Na przykład Chip and Dale 2, którego chciałem robić na ślepo, ale nigdy nie wiesz, czy już umarłeś, czy jeszcze nie, bo gra ci tego nie mówi dźwiękowo, więc równie dobrze możesz ginąć cały czas i o tym nie wiedzieć. Rany Gaj robił na GDQ, na AGDQ 2.14, o ile się nie mylę. Wszystkie dungeony jako dziecko, wszystkie trzy dungeony jakby dziecka OOT też na ślepo i to trwało godzinę, ale jakby robił to tak, jak się to robiło, nie robił tak dużo stratów na ślepo, na takich faktycznych, że jakby robił faktycznie te straty, których się używało w tej kategorii, bo to była kategoria taka do wyścigów, dla zabawy. I to taka już pamięć mięśniowa mocno. I jakby klipował się przez ścianę i tak dalej, i to było całkiem niezłe. Mimo że potrzebował tam 3 prób na klipa, to i tak jakby wyglądało to niesamowicie, biorąc pod uwagę, że nie widział, nie? Tak mi się też przypomniało, że faktycznie było coś takiego. Chociaż i tak królem blind runów to zawsze zostanie Zalart, który bije wszystkie możliwe punch-outy na web.
I w sensie wszyscy mu mówili, no nie zrobisz Wii, bo tam się steruje Wiimote'em. Jak chcesz sterować Wiimote'em? Ups, zrobił to. Mhm. Dobra, to tyle chyba z podsumowań z ostatnich. To tyle z oszczędzenia czasu. Dobra. Teraz mam omówienie, co ostatnio się wydarzyło. Wydarzyło się całkiem zaskakująco niewiele w sumie u nas. Taki trochę sezon ogórkowy przez dwa tygodnie. Sezon świąteczny się zbliża, sezon to też. Świąteczny. Nie tylko my odpuszczamy trochę, jeśli chodzi o ranowanie w ostatnim czasie. Trochę. Ale mamy Kaza, który zaczął robić 100% w The Lost and Damned i idzie mu całkiem nieźle. W tym momencie jest na 4,21. Czyli jakby... I Lat jest chyba trochę takim... Tego co pamiętam, co ludzie mówili, żeby nie było, że potem zostanę nakrzyczany, że ktoś na mnie nakrzyczy, ale Tilat miał chyba takie nudnawe handlu trochę, bo tam jest dużo przejmowania jakby terytoriów gangów, czy walczenia z innymi gangami. To jest trochę powtarzalne. Ale no, może się mylę, może jest tego mniej niż pamiętam. Było i raz jest w tym momencie na... Okej, okay, o ile to jest... Zaraz. Aha, to może jest warte wspomnienia, to jest World Record. A, no to fajnie, że się pochwalił taką istotną rzeczą. To jest warte wspomnienia. Tak mi się kojarzyło, ale nie chciałem się wpieprzyć na minę, mówiąc, że to jest World Record, jakby nie był, więc na pewno się chciałem to sprawdzić. I no... Chyba, że to jest czas... Jeśli to jest czas... Jeśli to jest czas bez... Okej. Okay. Jestem ślepy. Jeśli to jest czas bez ładowania, to jest 4 minuty za world recordem. Jeśli to jest czas z ładowaniem, to jest 2 minuty przed rekordem. Więc nie mam pojęcia. Nie martw się, my też. To jest bardzo zła sytuacja, bo powiedziałem dwie rzeczy i żadne nie są prawdziwe. I teraz jakby... W sumie nie wiadomo, ale to może być world record. Jest szansa. Niezerowa. Okay. Jest niezerowa szansa, że to będzie. Wiecie, co nie jest world recordem? No tak na pewno. Hoxie z 3.30 czy 59 w Sensru 3. Ale jest coraz bliżej. A wiecie, co jest rekordem? Veterinary robiący w Saints Row 4.3 29.29, czym przebił mnie o jakieś 15 minut i będę musiał wrócić do tej gry. I może wreszcie zrobisz porządnego Ruta. Mi się wydaje, że Veterinary już zrobił, bo tak. Wiem, że można zrobić time save z dupy, ale 10 minut z dupy to chyba nie jest jednak coś, co można zrzucić na przypadek, chociaż chciałbym... Jest dużo szans, jest niezerowa szansa, że to jest przypadek, ale zakładam... Znaczy, wiesz, ja zupełnym przypadkiem z handlu z Saints Row 3 zrzuciłem 2 godziny, robiąc pierwszy run. Ale z Routem. A Paweł, który, w końcu... Znaczy, Rout był dokładnie tak sam jak Marego, użyłem jednego prostego triku. A Pawlox, no, tak jak powiedziałem, Pawlox już zrzucił z barków 53 i w końcu zszedł, ma w końcu 52 z przodu w swoim czasie w GTA Vice City. 52. I to już jest, no, wysoko. Chociaż jakby 5-2 już też nie jest... Jakby coraz bardziej schodzi ta gra, na zasadzie zawsze mnie zachowuje, że... Na psy. Nie, że na psy, ale że jakby schodzi z czasem, że teraz 5-2 to się wydaje niesamowity czas, a jest 21 w tym momencie. Jakby... Pierwsza setka się zamyka na 58 coś chyba. No właśnie, o to mi chodzi. Jakby dobra, to nie jest, ja nie mówię, że 5-2 to jest zły czas, bo to jest bardzo dobry czas, tylko cały czas mnie zachowuje, że setne miejsce to jest 58-17. Jezu, bo ja miałem zawsze marzenie, żeby być w top 100, ale to oddala mi się z każdym kolejnym ranem zrobionym z kogoś innego. No tak, tak to działa. No i w tym samym miejscu, dlatego że Pawlok zrobił taki czas, jak zrobił, przeskoczył Arka, który zrobił 52-57 i obecnie ma, już wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, piąte miejsce w Polsce na 30 paru runnerów. Super. I nad nim jest Kamix, który tę grę nauczył się w pół roku, czy nawet mniej. Kamix to jest bestia. Kamix to jest cheater. Kurde. Całe szczęście, że porzucił Vice City, bo... On to nie gra, tylko farci. Tak. Z innych rzeczy... niedawno odkryte ACE w
Ocarina of Time. Ocarina. O te! Udało się je zrobić na konsoli wreszcie. I jeśli chcecie zobaczyć, co tu zostało wywołane, to zapraszam do obejrzenia klipa z nami. I patrzcie na to, co się dzieje z mieczem. Na Hadzie. Aż sobie dźwięk włączę. To się czekam, aż do was dotrze, ale no jakby ludzie już widzą, co się stało, co zostało podmienione za miecz. Na Hadzie, czyli Frank Z. Więc jeśli zobaczyć sami to... O, zarzucam linkiem. Jakby była na razie tylko jakby trochę teoria i wiadomo było, że to jest możliwe, ale nikt tego tak fizycznie jeszcze nie zrobił na konsoli. To jest pierwszy moment, kiedy komuś się dało, więc na N64 zostało na prawdziwym karcie z grą. Z jakąś tam pomocą TazBota, żeby nie trzeba było tego próbować 10 tysięcy razy, żeby akurat weszło idealnie. W tym sensie, że jakby no, inputy nie są do końca... Są możliwe przez człowieka, ale są cholernie trudne. Śmiesznie brzmi jakby wyjaśnienie setupu RTA Viable, bo brzmi tak, jakby był niesamowicie niemożliwy. Ale jednak no, czysto teoretycznie jest możliwe do zrobienia. Ale z małą pomocą ta zbota udało się wrzucić Frank RZ na miejsce miecza. O, te. Ut. To tyle z rzeczy, które zdarzyły się w ostatnich dwóch tygodniach. Nie było tego aż tak dużo. Ale teraz przechodzimy do głównej części naszego dzisiejszego odcinka. Tak, danie główne, czyli jak dobrze to wiecie, nadchodzi maraton. Czyli nadchodzi maraton, zawody dziergania w zgierzu. Zawody dziergania w zgierzu, czyli ESA. Zostało, ESA wczoraj opublikowało, ESA wczoraj miało swój stream pokazujący schedule najnowszego maratonu. Jakoś to ładnie opisałem, bo miałem problem z tym przetłumaczeniem tego na polski. Ładnie trochę jakoś wczoraj na generalu napisałem, także pozwolę sobie cofnąć i ten. Stream z ogłoszenia harmonogramu. Stream z ogłoszenia harmonogramu najnowszej odsłony ESA. Więc zaczniemy chyba tak samo jak oni od drugiego streamu. Możemy, jak najbardziej. I pierwszego dnia jakby... Ja przeczytam link, bo mnie przy tym nie było, a chat też by chciał widzieć. Momencik. O, super, zarąbiście. Dobra. Właśnie, Mary będzie symulował czat, bo on nie był przy tym revealu, więc... Dobra, no to lecimy. Zacznijmy od drugiego streama. Od drugiego streama. Mhm. What the golf? Tak, to tak się zaczyna pierwszy stream. To gra jest bardzo... Tytuł jest bardzo adekwatny do faktycznej. Okej, z pierwszego dnia, z tego co widzę, jest z takich z bardziej znanych Celeste. All Decides. Jakiś fun game I wanna któregoś. Super Mario 3D Land nawet chciałbym zobaczyć Eny, bo w sumie jakby grałem w to na 3DS-ie i ukończyłem to na 3DS-ie i było super. Więc na pewno chciałbym to zobaczyć. Donkey Kong 94, Final Fantasy na PSP. Widzicie coś jeszcze? No jeszcze z takich rzeczy, no to Kuso i Bishibashi. Kuso i Bishibashi. Donkey Kong 94. Platforma jest napisana SNES, mimo tego, że... To jest na Game Boya, tylko że na SNESa. Na rowerze samochodu. Jeżeli to ma sens. Jeżeli to ma sens. To jest jedna z tych dwóch gier, które są teoretycznie na Game Boya, ale jak je wsadzisz do Super Game Boya, czyli poker może się wyciągnąć i pokazać, jeżeli będzie się chciał wyciągnąć, czyli taka przejścióweczka, żeby grać w grę z Game Boya na SNESie, no to jest dosłownie Game Boy do SNESa, to jeżeli to wsadzisz do tego Game Boya do SNESa, to będą super funkcje. Na przykład w Donkey Kongu 94 dochodzi zarąbiste pasy.
Będą super funkcje, na przykład Super Nintendo Entertainment System. Okej. Okay. Wtorek. Co mamy z wtorku takiego? Dino Crisis 2. Gdzieś to widziałem. Gdzieś to już widziałem. Na GSPS-ie było. Także byliśmy pierwsi, zżynają od nas epidemię. Tyle, że na PC-cie, a nie na PS2, ale no fakt, fakt. Jest jeszcze jeden z Tomb Raiderów, Kadareva. Kadare w ogóle zgłosił 3 gry i wszystkie mu przyjęli, więc spoko. I Tomb Raider Angel of Darkness jest jedną z nich. Jest Deponia, którą kurde chciałbym obejrzeć w sumie. Jestem w sumie. Deponia to jest Point Click? Chyba pokrywa się to z czymś na pierwszym streamie, mam wrażenie. I chyba wiem z czym. No, praktycznie się pokrywa. Okej. Okay. Co tu jeszcze jest? Jest Kapitan Żaba, którego bardzo będę chciał obejrzeć. Jedyneczka. Kapitan Ropucha. Niedawno, ale jeszcze Ropucha. Oczywiście Ropucha. Bo Battletoads to są bitewne Ropuchy. Metroid Deep Freeze. Widzę, że romhaki się coraz bardziej popularne robią. Mhm. To mówiliśmy już o tym, jak były przyjęte chyba rany. Że tak, to o tym już... Środa to o... No który z rany wam się podoba środę? Środa jest złota. Środa została oficjalnie określona na revealu schedule'u jako dzień wolny dla Liwy. Tak. Dzień wolny dla Liwy. 16 godzin Final Fantasy 9. To jest... Bo aha, ten poprzedni ran jeszcze się liczy w sumie do wtorku, więc jedynym ranem na środę jest Final Fantasy 9, 16 godzin. I ESA... Jak kiedyś zgłoszę handlu z Wieśka, spróbujcie mi tego nie przyjąć. I specjalnie jak argument będę brał, na Winter 2020 Metaco robił Final Fantasy 9 w 16 godzin. Więc ja mogę zrobić Wieśka handlu. Colin McRae Rally 2.0 w czwartek. Championship Percenti, więc Mary się pewnie cieszy. Ja średnio się cieszę, bo będzie to robił Peugeotem 205, który jest po prostu najszybszy samochód w grze, więc... Zdecydowanie bardziej by mi się podobało, jakby na przykład Mini jechał. Dave Mirra Freestyle BMX, co ciekawe, na Dreamcastie. To nie jest jakby częste. Więc chociażby z tego powodu ciekawe. Znaczy po Kolinku przechodzimy tak swiftly w taki gównobloczek nasz tego czwartkowy na drugim streamie. Mamy e-books live, Dora the Explorer, Looney Tunes Taz Express i Harry Potter and the Philosopher's Stone, ale na Game Boy Color. Tak. No, główno bloczek takie tam. Looney Tunes, Harry Potter na GBC, Kingdom Hearts. Spirit of Distance to się zgodzę, że główno bloczek. Aha. To się akurat zgodzę. Okay. Bo jest naprawdę niewiele dobrych gier, które nie są główną serią Death by Sleep. I Dream of Distance do nich nie należy. Tam się dzieją różne rzeczy, ale jako gra taka maratonowa dostaje wreszcie recognition na drugim streamie, ale zawsze, bo prawie nigdy nikt jej nie ranuje na maratonach, więc wreszcie będzie można coś zobaczyć nowego. Także jak ktoś robi sobie bingo w tym na naszych podcastach, to może odznaczyć Kadzik, znów mówi o Kingdom Heartsach no, tym na podcaście. Piątek. Piątek, czyli ostatni dzień drugiego streama. O, faktycznie, nie jest tego dużo. Jakby nie patrzeć, to jest winter, więc w sumie faktycznie drugiego streama nie ma. No jakby nie patrzeć, to zima. Tak. Jakby nie patrzeć, to... Tak. Billy Hatcher and the Giant Egg. To jest z kolei po tym, jak już jest Kingdom Hearts, w sumie od Kingdom Heartsów się ten blok zaczyna, to jest blok dzieciaków, którzy biegają za czymś. I mamy najpierw Kingdom Heartsy, potem mamy Ape Escape 2 i potem jest Billy Hatcher and Giant Egg, czyli chłopiec, który turla jajka. Turlaj dropsa. Gierka fajna, widziałem rana raz, jak ja powiem wam tak. Przeglądałem sobie streamy ze speedrunów na Twitchu. Powiem wam tak, nie ma czegoś tak, nie ma żadnej gry, która bardziej reprezentuje japońskie game dev, czyli też tak zwane dojinowe game dev. Nie ma niczego bardziej, nie ma po prostu takiego tytułu, który reprezentuje Japonię jak Rosenkreuz, Stilete, Freudenstachel. To jest japońska... Nawet nieźle ci wyszło. Nawet nieźle ci wyszło. Dziękuję, ćwiczyłem. Rosenkreuz, Stilete, Freudenstachel. A to faktycznie jest... Rosenkreuz, Stilete, Freudenstachel, tak. Freudenstein. A, to jest Metroidvania.
Z tego, co mi wiadomo, to tak. Okej. Okay. Tak, jak ja mówię o Kingdom Heartsach, to Mary już googlował i sobie puszczał w translatorze, jak to powiedzieć, żeby nie zepsuć. O, hell yes, Sonic the Hedgehog 2.6. Jest 2006, dostał się. I no Janusz chyba robi, nie, no... Rebel Dragon. I bez zupki chińskiej, hell yeah. Zup, no, to jest Sonic 6, taki fajny. Tak, ale bez zupki chińskiej, to przynajmniej trochę gry pooglądamy. Znaczy, co w sumie co, może bez być jakiej, też. Bez jakiej zupki chińskiej? No, no MSG. Przegapiam żart. Już ci tłumaczę. Tylko w sumie tylko jeszcze zrobię na też możesz. Dobrze, czy kapam. MSG to jest skrót na glutamilian sodu. Aha. No generalnie szeroko stosowany jako dodatek do żywności jest na przykład składnikiem zup instant, sosów, przypraw, konserw rybnych. Boże. Czyli potocznie się na to, czyli potocznie skrót na zupkę chińską. Okej. Okay. Tak. MSG, zupka chińska, jak to nie wiedzieliście? No. Ja wiedziałem na pewno. The Legend of Zelda Skyward Sword jeszcze, jako koniec. Mission Select. Skyward Sword na koniec. Ostatnio mu się trochę spadło, bo chyba Skyward Sword trwał powyżej 4 godzin, ale dostał jakiegoś większego skipa. I to tyle z... A jest tam Pokémon Red było, jako Any% Glitchless, czyli taka w sumie klasyk trochę. Którego i gra, która dobrze odzwierciedla swój estimate, czyli A Short Hike, 15 minut. Jeszcze kategoria All Gold Feathers, czyli to nie jest Any, czyli to naprawdę... A Short Hike to nie była gra w VR czasem? Nie wiem. A Short Hike to nie jest gra w VR. Dobra, posrało mi się. To teraz już wiem, że to nie jest gra w VR. To jest indyk. To jest indyk, w którym grasz ptakiem. Okej. Okay. I robisz Short Hike. No, to tym pozytywnym akcentem możemy przejść do pierwszego streama. Tak. Zaczyna a tam się dzieje dużo. Otwiera się od Guatemala, złota edycja. Tak, zaczyna się nie w Szwecji, tylko w Gwatemali pierwszy rano. W Gwatemali? Guacamole się dzieje w Gwatemali? Tak. Aha. Dziwne, że powiedziałeś te dwa słowa obok siebie i jeszcze nie zrozumiałeś, dlaczego mówimy na to Gwatemala. Aha. Aha, a w Saints Row jeżdżę Despacito, dobra. Tak. I od razu zaczynamy trochę gówno bloczek, bo wchodzi Goat Simulator, Pepsi Man, WWF WrestleMania. WWF WrestleMania to jest gra, która słusznie skojarzyła mi się z nieodżałowanym Rotem, który miał world record w jednej, kategorii w tej grze. Aż to sprawdziliśmy i Rot dalej ma world record w tamtej kategorii w tej grze, na akurat SNESie. Niestety Rot dalej nie żyje. Pepsi Man gówno gra. Angry. Dalej, nie za bardzo wiem, co to jest, ale widzę NES, to już wiem dlaczego. Ale widzę kontrę trójkę, to już kojarzę. Dwa Megameny. Jest jeszcze po drodze Blaster Master 2, Big Johna, w przeciwieństwie do poprzedniego ESA, gdzie pierwszego dnia o podobnej godzinie mieliśmy Blaster Master 2 w wykonaniu Big Johna. Tak. Dobra, dzień kończy Celest, jakby jest, mamy dwa Celest, jeden na jednym z tymi, drugi na drugim i to chyba nawet tego samego dnia, nie, tu jest w niedzielę, tam jest w poniedziałek. Tak, to znaczy pierwszego dnia, pierwszego streama, pierwszego dnia na obu streamów. Okej. Okay. Potem mamy taki naprawdę solidny horror blog. Nie wiem, co to jest Remnants of Nazith, ale... House of the Dead 3 jestem bardzo ciekawy, bo jakby trzymam kciuki, że to jest na laser gunach, znaczy na light gunach. Bo to jest na Xboxie i to jest Jack of Hearts i Viper i robią to w koopie. Więc jakby
To mnie interesuje. Mimo, że nie interesują mnie horrory, tak to jest w sumie. Brzmi fajnie. O, od 9 rano we wtorek od razu mamy The Legend of Zelda Breath of the Wild na 7 godzin. Ponieważ jest All Shrines, więc... Czyli można się pójść przespać. Można się pójść przespać. A przespać się można na co? Ponieważ później mamy blok gier rytmicznych, gdzie przechodzimy tak smooth przez Zelda gier rytmicznych, jest Cadence of Hyrule i potem Lunatic Race 2 w wykonaniu Kazuster. Double Play Exit. Polskie akcenty. Pierwsze. Pierwszy polski rano pod polskpolak.pl. Widzieliśmy też na GSPS-ie i teraz już zobaczą to też... No, kolejna gra, którą GSPS zrobił szybciej i lepiej. Cały czas przypominamy, że Kazo jedzie do Szwecji samochodem, żeby przewieźć swój kontroler. Tak, tylko... Ale było rozważane, to znaczy poszła propozycja na Remconie, żeby nie brać samochodu, tylko żeby po prostu drugie miejsce w samolocie wykupić, tak jak Kadziu to robi z kompem, jak pociągiem jedzie do Krakowa. Tylko jeśli chodzi o sprzęt, to mogłoby nie wpuścić na samolot i tak. To znaczy tak. Albo kupić taką, albo ogarnąć taki futerał, jak na przykład na keyboardy, jak ktoś wozi samolot. Ale keyboardy i tak trzeba zgłosić jakby jako inny bagaż, a nie jako... I tak się dopłaca za to, że go wozisz. No słuchajcie, w te czy we w tego trochę drożej wyniesie, bo albo będzie musiał zgłosić, albo będzie musiał wydać hajsy na paliwo. Tak. I na prom. No, tak. I na prom. Tak jest Dungeon Relay. Jakbym w ciemno miał rzucać, kto będzie w relayu Darkest Dungeon, to wiadomo, że Tricrow i Rebel. To wiadomo, że Tricrow i pozostali nieszczęśnicy, których on zmusił do grania. Znaczy, nie no, Rebel też zawsze brał udział w tym wszystkim, więc zgaduję, że Rebel też... Znaczy, Rebel był pierwszą osobą, którą Tricrow wrzucił do tego. Okej. Okay. Tak. Tricrow zaczął wszystko związane ze speedrunningiem tej gry. Tomb Raider Underworld i GTA Vice City. O, Tomb Raider, to jest ten, o którym mówiłem dzisiaj i się pomyliłem, to nawet zapamiętałem. Co dalej tam jest? GTA Vice City. Jako setup game. Jako setup po raz, game. No SSU po raz kolejny. Jak to jest GTA 3, to jest Vice City po raz pierwszy jako set, po raz pierwszy jako setup game. O. Znaczy nie wymagam. Po raz pierwszy w wykonaniu Maca. Byłoby dziwne, gdyby byłoby tak po prostu. Jakby było już zbyt wiele razy, żeby było. No właśnie, ESA nie lubi powtarzać ranów, które już pojawiły się na poprzednich maratonach. A propos tego, Deus Ex Human Revolution w wykonaniu Hańkiego NPC. Potem jest Bioshock Infinite, czyli tragedia w dwóch częściach, czy w dwóch epizodach raczej. W dwóch epizodach, epizod pierwszy, epizod drugi. I to jest niestety to trochę smutno mi z tego powodu, bo będę chciał bardzo to obejrzeć, a to jest o drugiej i o trzeciej w nocy, tak mniej więcej, więc no. Średnio, ale nie mogę się doczekać, bo to jednak Bioshock Infinite. I tam ta gra jest połamana po prostu na wszystkie możliwe sposoby. Co jest jeszcze tu połamane z tego? Łoboziu, bo... A propos rzeczy... wiem, że dobrze, okay. Ale chcę jeszcze coś się, chyba coś się chyba zesrało w schedule'u. Nersha Dead Lightning Stage at Yen DDR% glitchless? Tak. Tak. Czyli na macie do tańczenia. Na macie do tańczenia. Wcześniej chciałem jeszcze wspomnieć o Mario Karcie 8 w wykonaniu Mulvinda, wreszcie się dostał. I a propos ranów, które ESA nie chce wrzucać drugi raz do tego samego maratonu, Cluster Track przez Heineken. Jezu, dobrze, że to tylko... Które było dokładnie maraton temu. Dobrze, że to tylko 50 minut trwa, bo... Wspominałem już na w naszym podcaście, dlaczego Twitch Percent to jest scam w Cluster Tracku. Tak, wspominałeś. To nie powtarzam się. Chyba, że ktoś z czatu nie wie, to się powtórzy, ale na razie lecimy dalej. Simsy trójka od Kadzika. Kolejny polski akcent, z tym razem w wykonaniu moim. Ty w Kadzie czy nie jedziesz? No właśnie, właśnie jestem w schedule, więc trochę wypada pojechać, tylko budżet trochę niski. Masz więc na razie na jeden jem, dzień. Na razie jem suchy chleb przez następne 2 miesiące, ale się zobaczę. Możesz wpaść na jeden dzień, to też opcja. Znaczy już mam bilety lotnicze kupione, więc... Łoboziu. Znaczy ja bilety lotnicze kupiłem od kilku miesięcy, bo kosztowały całe 8 dych w dwie strony, więc aż żal było nie wziąć. Gorzej z całą resztą. No to będziesz, nie wiem, wracał na co drugi... Będziesz wynajmij sobie parę mieszkań, tylko co drugi dzień sobie wynajmuj. Albo wynajmę sobie auto na tydzień i będę w aucie spał.
Jeszcze nie wiem, co się stanie. Na razie plan jest taki, że jadę, nie wiem za co, ale tak, jadę, będą Simsy trójka i najbardziej mi się podobała reakcja wszystkich na streamie, jak tylko usłyszeli o tym, że będą Simsy trójka na maratonie. I że już, przepraszam bardzo, ale pozwolę sobie zjechać do moich submissions i powiedzieć początek tego, jak się nazywa submission. To można redować Simsy trójkę? No jak widać można. To była reakcja wszystkich, którzy byli podczas tego reveal schedule'u. Jak ktoś może redować Simsy trójkę? Wow. I tak, będzie potrójne bingo i będzie przygotowana karta profesjonalnie przez profesjonalnego pokerfejsowatego, który mi to zrobi. Będzie, nie można nawet komentować. Ja już w końcu nie muszę. Yes. Będziesz pomagał. Dobra, dalej mamy z takich rzeczy, które jeszcze kończą dzień. Final Fantasy V N na SNESie, czyli trochę usypianie dla większości, ale jakby cieszę się z ludźmi, którzy na to czekali. Castlevania Symphony of the Night Randomizer Crowd Control. Randomizer Crowd Control, Bingo, Lockout Race. Nasze ścianie, wiadomo, tak. Nasze ścianie, tak, bingo lockout, nasze ścianie. I co tam jeszcze mówiliśmy? Że bingo jest też, bingo może też być po ukosie z jednej ściany sześcianu na drugi. Tak, wewnątrz może iść. Wewnątrz nie? Może iść, no. I możesz też zrobić kolumnę, ale nie taką kolumnę na ścianie, tylko kolumnę w sześcianie, w sensie tych klocków. Całą. Dobra, następnego dnia, czyli środa, zaczyna się. Jest tam parę, jest Momodora, czyli Metroidvania, która jest setup game'em i jest na AVIB Insane, czyli takie Hando, ale nie Hando. Mamy też kaczki. Pokémon White 2, który dalej jest oznaczony jako Race, ale ściga się właściwie sam Etienne, bo Retro Tato nie będzie mógł dojechać. Etienne się ściga z własnym estimate'em. Etienne'em, tak. Ja się z własnym estimate'em. Znaczy dobrze, że ściga się z Estimate'em, a nie z Etienne'em, bo na pewno by przegrał i wygrał. Tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy widzę Katana Zero. Isk będzie robił hard mode. Hard mode to jest duży, bo po prostu nasrywa więcej przeciwników i jest w ogóle trudniej. Samemu jeszcze nie przeszedłem hard mode, szczerze mówiąc. Jest Luigi's Mansion 3 z Estimate'em 3 godziny. Nice. To będę chciał obejrzeć nawet. To... Kiedy to jest, a to jest środa, no to idealny moment na oglądanie ranów, które są na pierwszym streamie, a nie drugim. Przypominamy, na drugim jest wtedy Final Fantasy 16 godzin. Więc Luigi's Mansion może wejść jak najbardziej. Tak, Luigi's Mansion zostało w tym jakiegoś dużego skipa. Nie pamiętam, na czym dokładnie polegał, wiem, że było coś związane z RNG. Dalej mamy jeszcze Cupheada. I polski akcent numero 3. Bo mamy dwa fangamy. Pierwszy to jest BBF, czyli taki nie polski akcent. Ale potem I Wanna Be The Knight in the Shining Armor, Kazuster, więc to jest bardzo polski akcent. I GSPS też zrobił to pierwszy. Tak. Więc jesteś jest Żyna, jak tylko Boże. Po czym mamy Yoyoken Gekimuso, GSPS zrobił to pierwszy, tylko tym razem jest Żyna to Naro. A potem mamy Fury. GSPS zrobił to pierwszy w wykonaniu Etienne'a. Czyli tak mamy, GSPS zrobił to pierwszy blok. No. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Dobra, moment. Gdzie to było? Ja już się gubię. Dobra, ja już się gubię. Co? U Czwartek. Fury. Czyli Fury było już. Dobra. Czwartek. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, czyli GSPS mógł to zrobić pierwszy. Mógł to zrobić pierwszy. Chapter 1 Perfect też... Stealth No Kills. GSPS mógł no to zrobić kategorii... pierwszy. No tej kategorii wątpię, że akurat GSPS to zrobił pierwszy. Bo Perfect Stealth No Kills jest bardzo trudne. I Dexter na czacie chyba może potwierdzić, bo się... Dobra, dalej mamy Open Block przez 8 godzin, czyli jakby... to co było ostatnio na Winter. Czyli blok otwarty, kiedy to zgłoszenia, nie wiem czy teraz też to będzie tak wyglądało, ale ostatnim razem zgłoszenia były na tablicy. W takim whiteboardzie. Tak. I tablicy z pisakiem.
I jakby open world po prostu składa się z gier, które zostają wybrane na ostatnią chwilę. I jakby nie jest nie jest wybierany tak egoistycznie jak reszta. Tylko jakby łatwiej się tam dostać i dzięki temu można robić gry, nawet jeśli przyjeżdżając nie było się nie miało się zaakceptowanych gier, to można dostać się na open block. Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer Crowd Control. Bingo Lockout 6-cian. Bingo Lockout 6-cian. Pyro 1 Any Percent w Remasterze. Spoko. To jedynka nie jest połamana w Remasterze? Nie mam pojęcia. Ad Janusz, jedynka naprawdę trwa godzinę w Remasterze? Eny? Takie basic Eny? No w jedynce Eny tej normalnej trwa z 20 minut. Jak nie mniej. Właśnie mi się wydawało, że tutaj ten, że w Spyro dużo gier w Eny jest połamane. Wiem, że trójka na pewno, ale nie wiem, czy... Jedynka trwa 38 minut. Ale w tym normalnym, nie w remasterze. Halo? Pyro na PC-cie, jedynka trwa 36 minut. 36 What? Minut bez loadów, 50 z loadami. Fajnie, nie? A, no okej. Okay. Ała. A, z loadami, dobra. A in-game 29. Tak. Super. I to jeszcze na PC-cie mówisz. Ciekawe, ile na PS4. No PS4 pewnie dwa razy tyle. Okej, okay, Randomizer Super Mario Bros. 3. Okay. To jest coś, co akurat może być spoko. Widziałem Randomizer Crowd Control w Mario Trójce i było ciekawe. Mary powiedział Katana Zero, zanim zdążyłem powiedzieć jeszcze o wiele wcześniej, Pokémon Red Blue Live Tutorial. A to jest wcześniej, faktycznie. Tak, to będzie Catchable Glitchless, bo to jest jedyna kategoria, która mnie interesuje. Nie, to jest Eny. No, a to jest Red no. Blue Life Tutorial, czyli Genesis wybiera jedną chętną osobę z tłumu i na bieżąco... I będzie uczył ją liczyć do 7. Tak. Może. Na pewno. Znaczy to jest Glitchless, więc... Nie, no to nie jest Glitchless, to jest NSC tylko. To jest NSC, dobra, to nevermind. Ale nadal, to jest coś ciekawego, live tutaj. No, jakby chciałbym być tym, którego on uczy na żywo. Na pewno. My jesteśmy już teraz na piątku. Okej. Okay. Piątek. Tak, zaczynamy piątek. Mamy kolejny open block w piątek. Mamy Super Mario 64 Randomizer 118 star w wykonaniu Chrisma. Tak, 118 star to jest dobry mem. Mówiłem to chyba nawet na poprzednim podcaście, więc wyjdzie powtórkę, jak nie wiecie, o co chodzi. Rock Detective 2. Jeszcze ominąć Sniper Clips, bo to będzie to całkiem ciekawe. Sniper Clips w koopie może być fajne, bo pamiętam, że grałem w demo tego na Switchu, jak jeszcze miałem Switcha i pomysł był super. Bardzo mi się to podobało. Untitled Goose Game, czyli modne. Ostatnimi czasy. I to handlo. O, to trochę tam się zatkałeś. No Frog Detective 2, jedynka była na tym. Jedynka była na drugim streamie, na pierwszym jest 2. Makę dostał się na rejs z Otonem, bo oboje zgłosili, więc ludzie stwierdzili, ej, może zróbcie sobie z tego wyścig. No i faktycznie tak będzie. A propos Makę, to jeszcze ten, to jeszcze... Sniper Elite V2, gra, którą bardzo długo pchał na ESA i wreszcie się dopchał z tym na ESA. Wreszcie przeszła. San Andreas, Crowd Control Los Santos. Jedyny Crowd Control, który trochę mnie może nawet interesuje, ale... Bo to jest Chaos, jakby ktoś nie wiedział. No, to jest Chaos, który dostaje Crowd Control. Jakby... Nie wiem, nie interesuje mnie Crowd Control i ten też nie jest jakiś super wybitny, ale akurat ten pewnie będę oglądał tak czy tak. Okej. Okay. No i potem jeszcze N% Showcase w kanale Josha. Ciekawe, czy tym razem mu przypadkowo skoczy wartość, kiedy nie powinna. Bardzo dobrze by było w sumie. Nie żebyśmy mieli pretensje o to.
Yakuza 3 odfruba. Mam nadzieję, że nie wstanie się MMM i nie zrobi znowu 25 dolarów procencik na Yakuzie. No nie, to jest za długie, żeby było 25 dolarów. Yakuza tamta trwała 2 godziny. No i 200... została przeciągnięta dużo dłużej. All Missions w sumie też powinno mieć 2,40, ale jakby ustalone już było, że Vice City All Missions to był zły pomysł na 25 dolarów. Okej, Gothic nawet się dostał. No All Chapters, o świetnej, idealnej godzinie dla ciebie. Dla mnie każda godzina będzie idealna. Proszę, że tam jest. Doom 2.16, Densha The D, o, Densha The D to tak przy okazji, jakby tak, seria, kolejna Densha na pierwszym streamie. Seria, której jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nigdy nie było na język. Ej, słyszeliście jakieś o driftowaniu pociągami? Bo ja jeszcze nie. Ale to jest naprawdę dobra seria. Ja jej będę bronił, bo ją się świetnie ogląda, tak, jako to nie, może grać ją nałogowo i speedrunować to może by się znudziło, ale jako takie ostresowanie się, obejrzeć sobie jednego śmiesznego rannika, to całkiem przyjemne. Okej, okay, dalej mamy jeszcze Illusion of Gaia ma fajny estimate 2.08. Chrono Trigger, czyli coś, co brzmi jak typowo GDQ. Ale nie jest na koniec, więc w sumie jest okej. Okay. No. Ale jakby wiem, co że. To powoż, kto, jak wiem, że ktoś na to czeka, więc. Więc jakby chciałem powiedzieć, że już widzę taką grę typowo dla GDQ, ale nie. Mega Man 2, ale na Game Boya. Na Game Boya, w kanie dużego Janusza. A potem mamy Mickey Block, bo jest Mickey Mania, World of Illusion i Land of Illusion, stary Mickey Mania. I to, co będzie bardzo, Merego bardzo bolało, Genesis Block. Tak, Genesis Block, czyli lecimy Mickey Mania, World of Illusion, Land of Illusion i się kończy Genesis Block. No ten trzeci to już nawet nie jest Genesis, więc tak. Naciągane Genesis. Link's Awakening, to chyba nawet wiedzieliśmy, że jest zaakceptowane. Bo tak, jakby dziwne, jakby nie było. Nowa gra, popularna jakby ktoś gra, tego nie zaakceptował, to my byśmy tego nie zaakceptowali. Byłoby coś nie tak, no. Dalej, Mariany na koniec. W sumie to już taka norma, że Mariany na koniec. Super Mario Odyssey. Ale dużo tych Marianów na koniec. No, Super Mario Odyssey, Super Mario Sunshine i Super Mario Bros. Jako ten relay tym razem. Ten relay. Jako Super Mario Bros. Warpless. Jeśli ktoś nie wie, co to jest ten relay, to jest relay, gdzie biorą udział wszyscy ludzie, którzy są na esie i każdy bierze jeden level i sobie go robi. To znaczy ochotnicy, chociaż mimo wszystko no, ochotnicy, jest kopanka. Muszę pamiętać, żeby zaklepać coś od razu, bo... Tak, muszę zaklepać coś od razu i muszę zaklepać jakiś level, który jest x myślnik 1, bo jak umrę za dużo razy na złym levelu i będzie wczytanie świata, to wtedy wszyscy będą cierpieli z tego powodu, a tak to będę cierpiał tylko ja. Jest tylko 32 poziomy. Czyli na pewno trzeba się zapisywać szybko, bo w 70 Star było 70. 140. A nie, a czekaj, to są... A 140, bo dwa teamy. No tak, 140, bo dwa teamy. I przy Shrine'ach w Super Mario Sunshine też było sporo. I tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszego streamu. Więc to już tyle. Więc to już tyle z Elsy. Dobrze się maraton zapowiada, ale przyznam się szczerze, jak omawialiśmy ESE Summer, to naprawdę było bardzo dużo bęgierów, a tutaj tak, są, ale też, nie tak się... Też niefortunnie, też jakby nie ma co tego w ten sposób oceniać, bo jednak Winter to jest Winter i jakby no nie będzie tam tyle takich hardcore'owo super niesamowitych rzeczy, bo po prostu zgłoszeń jest mniej. Z wielkich nieobecnych nie ma na przykład żadnego NES bloka. Kompletnie. Jest mało gier na NES-a w ogóle, jest dużo PC-towe. Jestem ciekawy, ile będzie teraz ludzi realnie po tym wielkim Summer i po jakby zdjęciu kapa na 120 osób, ile ludzi przyjedzie na Winter. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że strona się zbugowała, czy nie, ale hotel wydaje się pełny. Aha. Bo jak próbowałem sobie kliknąć, żeby sprawdzić cenę hotelu, to już nie mogłem zarezerwować miejsca do 24. Mhm. Do 18 jeszcze mogłem, ale już nie. Ale już dalej już nie. Nie wiem, czy to jeszcze jest rzeczą, więc nie, może po prostu Bóg był.
Dobra, no i w zasadzie to jest już tyle, jeżeli chodzi o ten segment, więc przejdziemy do... jeżeli macie jakieś kill, to możemy wam dać jakieś A. Tak. Jeżeli macie jakiś fragment, to możemy dać wam Antwort. Jeżeli macie... Jeżeli wy Froga, to my Sfara. Do, mocno ci już wchodzi ta Szwecja. Pawloks ma pytanie. Będzie GSPS 2.20 simowe? Jak będzie, to pierwszy się dowiesz. Będzie. Będzie. Będzie, to możemy wypowiedzieć. Będzie. I jesteśmy nawet w dosyć dobrej sytuacji, jeśli chodzi o ustalanie wszystkiego. To jako osoba od PR-u mogę to powiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o ustawianie wszystkiego. GSPS 2.20 będzie. Tak. Nie chcemy zdradzać za dużo informacji, bo też musimy dopiąć kilka rzeczy na odpowiednie guziki, ale jest bliżej niż dalej. Jeśli chodzi o ogłoszenie. Jest bliżej niż dalej. Dobra, jeszcze jakieś? Jeszcze jakieś. Poczekamy jeszcze 30 sekund i wiecie, będziemy się żegnać powoli. Last round. Dobra, w takim razie żegnamy się z wami. Robimy familiadę. Na... I przełączyliśmy się już na czerwone, więc wystarczy. I... Jak wyczekał specjalnie, żeby było czerwone. No tak, no bo co, będziemy oszczędzać czas na spicie od Q&A, no powiem. Ale przez co ten ostatni może być taki dosyć szybki teraz, jak się postarasz. Tylko znaleźć jeszcze... I tak muszę znaleźć odpowiednią scenę. Musimy trochę pobawić. Dobra, już jesteśmy. Czyli tym razem nawet pamiętałem, żeby ustawić wcześniej, więc pa, pa.